Jej wypuściło Team of the Week ze złymi widełkami cenowymi. Każda karta kosztowała maksymalnie 22 tysiące monet. Mamy pierwsze przecieki odnośnie drugiej drużyny RTTK. A karty z pierwszej drużyny RTTK zaliczyły bardzo mocny spadek. Samo jej nie pomaga, nie jesteśmy żadnej paczki w SBC, a w sklepie wylądowały kolejne paczki za 50 tysięcy monet. Siema, witam was ten czwartek. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, ponieważ codziennie o 6 rano macie tutaj nowe informacje odnośnie IFC 24. Sponsorem kanału jest Zeneba. Jest to strona, którą pewnie doskonale kojarzycie. Możecie tutaj kupić doładowanie do Xboxa, do PlayStation, gry na przykład EAFC 24 czy inne produkty cyfrowe, ponieważ Eneba posiada bibliotekę ponad 20 tysięcy produktów cyfrowych, więc myślę, że w tych kategoriach każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o doładowania, wiadomo, można niekiedy na nich oszczędzić, można jakoś taniej zrobić zakupy potem w sklepie na przykład Microsofta albo PlayStation. Macie mnóstwo metod płatności, bo jest ich naprawdę sporo. Dodatkowo Eneba ma support 24/7, no i oceny, z którymi możecie się tutaj zapoznać. Z racji, że mamy czwartek, to pierwsza drużyna RTTK wychodzi z paczek jutro przed godziną 19, a o 19 jej miejsce powinny zająć karty z drugiej drużyny RTTK. Nie ma przecieków całej drużyny, nie ma jakoś dużo informacji, kiedy to nagrywam, ale kilka poszczególnych nazwisk się pojawiło. Pierwszym zawodnikiem, który pojawia się w bardzo wielu przeciekach, dodatkowo bardzo często jest popularny na Futbinie, no i pojawia się masowo na tym Twitterze, jest Dembele, więc można obstawiać, że właśnie Francuz otrzyma kartę dynamiczną, jeśli chodzi o PSG, natomiast z Barcelony. Tutaj jest lepiej, przynajmniej dla nas, ponieważ podobno Robert Lewandowski ma otrzymać kartę RTTK w ramach drugiej drużyny. No i fajnie, będzie to na pewno dobra karta, szczególnie, że Polak otrzymał kartę dynamiczną, która będzie mogła zdobyć dwa upgrade'y. Będąc jeszcze w temacie kart specjalnych, dostaliśmy wczoraj drużynę tygodnia numer 3 i prezentuje się ona oficjalnie w sposób następujący. Od wczoraj od godziny 19 jest dostępna w paczkach. Natomiast nie ma tu nic dziwnego. Te nazwiska też przejawiały się w predykcjach. No, mieliśmy Bellingama, mieliśmy Kwarę nieraz. Nie ma w tym przypadku Leo za te dwie asysty, więc jego karta spadła z ceny, no bo niektórzy spodziewali się, że może być w drużynie tygodnia. Ostatecznie go nie ma. Lautaro Martinez, kompletny brak zaskoczenia. Ale najciekawsze, co na tych kartach się działo, no to teraz tego nie doświadczycie. W ogóle Futbin dał Borussii Dortmund koszulkę Bellinghamowi, natomiast na grafice tutaj oczywiście w grze ma normalną Realu Madryt. Ale patrząc na te karty, można powiedzieć, ok, w miarę mają ceny, są ustabilizowane. Niektórych nie ma. Dlaczego? Ponieważ Bellingham ma widełki 400 tysięcy monet, a Kwara ma widełki 250. Ok, on jest na rynku, tylko Futbin zamulał. Ale Bellinghama przy 400 tysiącach nie ma na rynku. I nie będzie raczej tutaj tego widać. Tak samo nie będzie pewnie widać w samych odczytach, czy ktoś ewentualnie kupił tą kartę. Natomiast występował wczoraj błąd, kiedy jej wpuściło te karty do paczek, miały maksymalne widełki 22k. Każdy infor, maksymalną cenę, za którą mogliście wystawić, to 22 tysiące monet. No i pojawiał się tak naprawdę problem z tym, że wiele osób chciało wysnajpić, ale no realnie, bądźmy szczerzy, takich kart nie da się wysnajpić bez jakiegoś oprogramowania, a nawet jeśli da się bez oprogramowania, to ile mogło w 15-20 minut wyskoczyć ich na rynku na pulę graczy, którzy próbowali zdobyć Bellinghama. No i dalej temat kart specjalnych. Drużyna RTTK numer 1 bardzo mocno załamała się cenowo i powiem wam, że patrząc na te spotkania, wiadomo, jest daleko do upgrade'u, wiele osób sobie zdaje z tego sprawę, nikt nie chce tak długo trzymać tego typu inwestycji, a dzisiaj mamy nagrody za Division Rivals o 10, o 19 mamy ważne mecze, wreszcie jakaś paczka będzie w SBC, wreszcie będą jakieś rozwiązania SBC, wreszcie będzie coś ciekawego, jeśli chodzi o content typowo dla graczy, nawet mogliby dać tych wyzwaniach budowania składu, już nie narzekając, jakąkolwiek paczkę niewymienną, cokolwiek, żeby ludzie robili, żeby można podziałać na jakichś rozwiązaniach, żeby można coś posprawdzać, może jakieś z brązowymi kartami niewymiennymi, żeby pod ewolucję coś podziałało, niestety nie dają nic. Jedyne, co nam dają, to tak jak patrząc na wczorajszy content, odświeżenie, rozbudowa 8+, no i w tym przypadku podstawa ikona do wyboru na wypożyczenie. W ogóle, tutaj skład jest 84, ale minimum dwóch piłkarzy 86 i nie mniej niż dwóch piłkarzy 85, więc no, na dobrą sprawę, po prostu te wymagania są bardzo wysokie. No i gdybyście chcieli zrobić to wyzwanie, już wam pokażę na Futbinie, jak to wygląda. Koszt tego wyzwania w chwili obecnej wynosi 23 tysiące monet, a rozwiązania, które wyglądają w sposób następujący, no zbyt tanie nie są. No bo tak naprawdę, można oczywiście wrzucić 2,86, mimo że te wymagania są napisane, minimum 2,85, nie mniej niż 2,86, no to 2,86 kończycie ten temat, ale na dobrą sprawę, ciekawe ile osób się zdecyduje, chociaż na ligę weekendową pewnie nie jedna osoba by takiej wypuszczonymi chciała sobie zagrać. Wróćmy jednak do tematu, który tutaj był wcześniej rzucony, czyli karty RTTK, bo trochę odbiegłem od niego. Słuchajcie, będą wysypy, prawdopodobnie w piątek również będzie spadek. Oczywiście z rana do południa może coś rosnąć, ale patrząc na poprzednią edycję, na różne karty eventowe, z drużyn eventowych, potrafiły w piątek spadać, bo wiele osób kończyło około 16, 17, 18, szybko rozgrywając ligę weekendową. I były też spadki, było oczekiwanie na godzinę 19, więc ciekawe, jak te karty ostatecznie się zachowają. Jestem rozczarowany tym zawodnikiem. Dało się go brać po 17, 18, 19 i po tyle
ile też mam. No i myślałem, że w stronę spotkania jakkolwiek będzie nakręcał się hype, ale w momencie, kiedy jedyną kartą, taką mocniej wahającą się, którą śledziłem, był Mertens, który ostatecznie i tak spadł pomimo wygranej, no to można powiedzieć w ogóle przypadek tego zawodnika z Feyenoordu. On wczoraj wygrywał spotkanie z Atletico Madryt, kompletny niefaworyt, a ostatecznie okazuje się, że wtedy z 13 na 13 750 skoczył, żeby potem spać. Po prostu jest za daleko do upgrade'ów i prawdopodobnie dlatego ludzie się tym nie ekscytują i nie biorą zbytnio tych kart do siebie i nie trzymają na dłużej. Dobrym przykładem jest Dodo. Więc ciekawe, jak te karty się zachowają po piątku. Prawdopodobnie w piątek może być najtaniej, po południu czy coś w tym stylu, kiedy polecą pierwsze nagrody za Division Rivals i jak potem zachowają się tylko i wyłącznie przez swoją grywalność. Bo co, jak co, ale mają naprawdę bardzo mocne upgrade na tych kartach ci zawodnicy, więc może jakoś się obronią. Ale mówię, nim jestem bardzo rozczarowany i ogólnie kartami RTTK, no ale można było się w teorii tego spodziewać. O ile nie było hype'u, ludzie są coraz mądrzejsi, no to jednak za daleko jest do tych upgrade'ów i szkoda, że EA nawet na tą pierwszą kolejkę jakiegoś minimalnego upgrade'u nie dorzuciło, bo na pewno byłyby te karty dużo ciekawsze. No i nie żeby było, że narzekam, chociaż narzekam, no ale chodzi ogólnie o to, że jakiekolwiek paczka by się pojawiła, tak naprawdę od ważnych meczy do ważnych meczy nie było żadnej paczki w SBC, którą moglibyście wykonać. Nie mówię o rozbudowie 8 czy plus, czy zwykłej rozbudowie, po prostu zwykła paczka, która byłaby za darmo do wykonania, a nie do zakupu w sklepu, bo na dobrą sprawę, patrząc na sklep, dostaliśmy wczoraj paczki promocyjne, no i poleciały paczki za 50 tysięcy monet, które też mocno wpłynęły na rynek. To już jest bardzo mocna paczka, macie tutaj 10% na zawodnika 8-8 plus, na karty eventowe te procenty nie są duże, no ale 12 zł rzadki piłkarzy, wiadomo, drop nie jest idealny, patrząc szczególnie na ostatnie tygodnie, ale po prostu jest to dużo mocniejsze niż to, co dostaliśmy wcześniej. W ogóle mam paczkę z podglądem, może na odcinku, może raz mi coś odda i będę miał handel z głowy. Nie tym razem, niestety jest to zawodnik z Liverpoolu oraz Japonii, więc po prostu karty spadły, karty wczoraj oberwały, dzisiaj znowu nagrody, zobaczymy co będzie po nagrodach, na ile odbiją, wieczorem ważne mecze, pewnie znowu coś oberwą, następnie jutro mamy piątek, pewnie trochę osób będzie grało, pewnie dużo osób będzie też używało wypożyczeń na pierwszą ligę weekendową, które są w zadaniach, też to będą trochę omijać, też będą tu kombinować, a ostatecznie sytuacja będzie wyglądać tak, że w sklepie rzucą nam wieczorem znowu mocne paczki, no i karty, które wychodzą z paczek, mogą być ciekawe, jedyne, no, takie bardziej bezpieczne, ale co będzie się działo w sobotę czy w niedzielę, nie mam zielonego pojęcia. Powiem wam, że wzrosty, o ile są na rynku, bo są te wzrosty, od piątku na przykład do wtorku, do poniedziałku już karty, żeby tak wam tu z popularnych pokazać. Dlatego Griezmana na przykład miałem, gdzie on tutaj? Griezmana w ogóle nie ma w popularnych? Jest w popularnych. Griezmana miałem, go kupionego za poniżej 80 tysięcy monet, skoczył do 105, 100, 104, 107 nawet momentami, więc jakoś te karty rosły, ale to też było w perspektywie dłuższego czasu. No i ostatnie dni nawet, jak zobaczylibyśmy na ten market 100, chociaż on jest trochę mocno przekłamany, bo nie oszukujmy się, wiadomo, paczki zbijają, ale też tutaj wchodzą na przykład karty, jak widać, RTTK, które tracą z innych przyczyn tutaj, można powiedzieć, na cenie, ale market, rynek jest bardzo po prostu nisko, no bo znowu mamy 96 indeks i to, co wcześniej rosło, znowu się załamało, ale tak jak mówię, to, że indeks jest taki, nie oznacza, że każda karta tak spadła, bo jak weźmiemy sobie pod uwagę, nie wiem, De Jonga, no to De Jong w chwili obecnej kosztuje 60 tysięcy monet, a ostatnie dni chodził po 67, więc stracił. Ale jak weźmiemy sobie na przykład kogoś, kto tutaj by nam się idealnie wpasował może w tą narrację z popularnych kart, żeby zobaczyć. Weźmy sobie Teo Hernandeza, ile on chodzi? 110 tysięcy monet, no a chodził po 114, to nie jest już taki spadek. Co prawda, był spadek, było wahanie, ale jednak 114, 109, 111 to nie jest taka różnica, więc te droższe karty, bardziej użyteczne, lepiej się trzymają, a te tańsze obrywają i zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach, bo przed nami sporo paczek, między innymi z ważnych meczy, z Division Rivals, z pierwszej ligi weekendowej, jest to zarazem zastrzyk końców, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. No, ktoś mnie pytał, dlaczego mam tak mało punktów, nie grałem w spotkę, ta liga weekendowa jest poza moim zasięgiem, a następna, powiedziałbym, że zagram, ale pewnie też mi się nie będzie chciało, w ogóle muszę tego Francuza sprzedać, kurczę, patrzcie, jak miałem go dobrze kupionego. O, pokażę wam, po 17 tysięcy monet, 17 tysięcy monet i miałem na nim około 5K zysku, a w tym momencie jestem na zero. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia jak codziennie o 18 na streamie, bo jest nas naprawdę sporo. Fajnie się to wszystko nakręca oraz jak codziennie o 6 rano tutaj na materiale. Siema.